Dzień dobry, Mirosław Cichy, witam w programie Przed Południem. Proszę Państwa, sporo będzie się działo w ciągu tej godziny, bo porozmawiamy i o polskiej, ale i o światowej polityce, ale nie tylko. Na początek przenieśmy się jednak na Wiejską, gdzie rozpoczął się drugi dzień posiedzenia Sejmu. Na miejscu jest Paweł Balinowski, witaj. Pawle, czym dzisiaj zajmą się posłowie? Tak jest, dzień dobry. A dzisiaj na Wiejskiej trochę spokojniej wydaje się niż wczoraj, ale to nie znaczy, że nie będzie ważnych elementów tego posiedzenia. Posłowie zaczynają projektem nowelizacji o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a chodzi w skrócie o orzeczenia o niepełnosprawności, o ich przedłużenie nawet o pół roku. Formalność, ale bardzo istotna dla bardzo wielu ludzi, ponieważ te orzeczenia, część z nich wygasa we wrześniu. Co dalej? Ustawy o sporcie, czyli rewolucja w zakresie stypendiów sportowych, o tym zresztą mamy usłyszeć dzisiaj więcej od ministra sportu. Tam pojawią się szczegóły. Jeżeli chodzi o inne interesujące rzeczy, no to może nie na sali plenarnej, ale na zamkniętym posiedzeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych mają pojawić się informacje, tu cytat, na temat zarzutów dotyczących działalności pana Tomasza Szatkowskiego, pełniącego obowiązki ambasadora Polski przy NATO. Tutaj minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma te zarzuty na zamkniętym posiedzeniu przedstawiać. Oczywiście, skoro posiedzenie jest zamknięte, niejawne, to nie poznamy szczegółów, ale być może jakieś ogólne informacje. Ja tylko przypomnę, o co chodzi. Donald Tusk, szef rządu, na mównicy sejmowej zresztą oskarżał to nasz Tomasza Szatkowskiego, iż miał on mieć w przeszłości rzekomo kontakty z obcymi wywiadami, nieuprawnione dochody, a także miał opierać się na sugestiach i inspiracjach zagranicznych firm przy sporządzaniu ważnych dokumentów państwowych dotyczących bezpieczeństwa państwa. To są naprawdę poważne zarzuty sformułowane przez szefa rządu. Sam Tomasz Szatkowski oczywiście nazywa je absurdalnymi, całkowicie je odrzuca i zapowiada pozew wobec Donalda Tuska. Dzisiaj na zamkniętym posiedzeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych ta sprawa na pewno będzie dyskutowana. Szczegółów, tak jak mówiłem, nie poznamy, no ale już wiemy, że politycy mogą się tutaj pojawić i mogą co nieco z tego posiedzenia zdradzić, ale na to musimy poczekać mniej więcej do godziny 13-14, aż to posiedzenie się zakończy. Co jeszcze dzisiaj na sali plenarnej? Na przykład przez kilka godzin posłowie będą zastanawiali się, czyim rokiem będzie rok 2025. Na stole jest naprawdę kilka propozycji. Czy to ma być rok Stefana Żeromskiego, Olgi Boznańskiej, może rok oficerów Katynia, może rok Antoniego Słonimskiego, a może rok tysiąclecia Królestwa Polskiego. Dzisiaj takie projekty na sali plenarnej się pojawią. Posłowie będą o tym dyskutować chyba od godziny 13 mniej więcej do 17. Tak to powinno wyglądać i być może dowiemy się. To oczywiście detal, ale jak spojrzymy na harmonogram, to wydaje się dość dużo czasu zajmującym punktem dzisiejszego harmonogramu Sejmu. To dzisiaj, jutro z kolei bardzo istotne projekty dotyczące renty wdowiej. 10 miliardów rocznie ten projekt ma kosztować, a chodzi oczywiście o wsparcie tych osób, tych małżonków, którzy swoich małżonków stracili, których małżonkowie odeszli, więc też istotna sprawa w Sejmie. Być może te rzeczy, które w Sejmie się dzisiaj dzieją, nie są jakoś wyjątkowo spektakularne. W końcu to już prawie że wakacyjne posiedzenie Sejmu, a na pewno ostatnie przed sejmowymi wakacjami, ale wszystkie są bardzo istotne. Sejm obraduje do piątku, a wraca tutaj na Wiejską 11 września. Bardzo dziękuję. Z Sejmu Paweł Balinowski. Proszę Państwa, a my tym długim sejmowym korytarzem przechodzimy do Senatu, bo tam o godzinie 11 dzisiaj rozpocznie się trzydniowe posiedzenie, a w naszym studiu już kolejny gość, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Polska 2050. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie marszałku, trzy takie dosyć ważne, istotne projekty ustaw będziecie procedowali. Zacznijmy od pierwszej. Ustawa o użyciu broni na granicy już wzbudziła szereg kontrowersji. Tak, to jest ustawa, która budzi wiele emocji, ale tutaj wydaje się, że trzeba wszystkich uspokoić. To nie oznacza o zwiększeniu możliwości używania bezkarnie broni, czy też jakiejś formy czegoś, co w obiegu publicznym słyszę jako licencji na zabijanie. Nie, nie. Żołnierze polscy i funkcjonariusze na pograniczu, ale to również w całej Polsce, będą używali broni w ostateczności, kiedy będzie to zagrażało przede wszystkim ich bezpośredniemu życiu, czy też szczególnie przez agresywne grupy. Ale tutaj jasno trzeba podkreślić, że nie wszyscy uchodźcy są agresywni. Są też rodziny z dziećmi i w stosunku do nich nie będzie używana
broń. Te obawy również dotyczą tego, jak to będzie po stronie polskiej, kiedy funkcjonariusze i wojsko może używać broni. Tu też trzeba przede wszystkim uspokoić, że to nie będzie oznaczało, że nagle ktoś zacznie do nas jako obywateli strzelać, ale te rozmowy i wczorajsza także Komisja Obrony Narodowej i Komisja Praworządności i Praw Obywatelskich Senacka długo na ten temat dyskutowała i dzisiaj dlatego będzie jeszcze kilka poprawek z tym związanych, żeby te wentyle bezpieczeństwa założyć. No właśnie, panie marszałku, do Senatu pisze komisarz Praw Człowieka Rady Europy i pisze między innymi tak. Powoływanie się na bezpieczeństwo narodowe nie może służyć jako carte blanche do wprowadzania środków, które budzą wątpliwości co do zgodności ze standardami w zakresie praw człowieka. Czy one w jakiś sposób, te przepisy, które mają wejść w życie, naruszają te standardy? Osobiście uważam, że mieliśmy do tej pory wystarczające prawo w tym zakresie. No trochę te emocje związane z granicą i jej bronieniem budzi taką potrzebę funkcjonowania, szczególnie jeżeli obok operacji policyjnej jest duże użycie wojska, które nie dysponuje takimi środkami policyjnymi jak tarcze, pałki, tak, paralizatory, ale głównym narzędziem pracy żołnierza jest broń. Panie marszałku, wrócimy do tego tematu za chwilę. Teraz konferencja prasowa ministra sportu Sławomira Nitrasa. Powiedział pan rzecznik, obecność akurat tych prezesów nie jest przypadkowa, bo bardzo mi zależało na tym, żeby ten głos wybrzmiał ze strony tych prezesów związków sportowych, którzy mają za sobą wybitną karierę sportową, również ogromne sukcesy na tej największej sportowej imprezie, jaką są Igrzyska Olimpijskie. I czas, w którym się spotykamy, też nie jest przypadkowy. Jesteśmy w tygodniu, w którym rozpoczynają się właściwie już Igrzyska Olimpijskie i uznaliśmy, że to jest najlepszy moment do tego, żeby najpierw rząd, a później parlament zmienił prawo, które w Polsce obowiązuje od roku 2005. I do tej pory nie znalazł się nikt wystarczająco, większość parlamentarna wystarczająco duża, żeby te przepisy zmienić. Od roku 2005 w Polsce obowiązywała ustawa, czy obowiązywały zapisy, konkretne ustawy o sporcie, które uzależniały wyniki, stypendia za wyniki sportowe dla naszych najwybitniejszych sportowców, dla członków kadr narodowych, od tak zwanej kwoty bazowej, określonej na poziomie 2300 zł. I ta kwota była wskaźnikiem, od którego wypłacano stypendia sportowe. Polska się przez te 19 lat bardzo zmieniła. Może warto przytoczyć tylko jedną liczbę. W roku 2005, kiedy to prawo było uchwalane, kwota płacy minimalnej w Polsce wynosiła 850 zł. Dzisiaj płaca minimalna grubo przekracza 4000 zł, a kwota bazowa, od której wynagradzani są polscy kadrowicze, od której stypendia dostają członkowie polskich kadr narodowych, się nie zmieniła. Ona dalej wynosiła kwotę 2300 zł. Stąd inicjatywa, z którą wyszedłem i dziękuję Radzie Ministrów. Myślę, że mogę również dziękować już Sejmowi, bo wczoraj było pierwsze czytanie na posiedzeniu komisji, za przychylenie się do inicjatywy i urealnienie stypendiów sportowych dla członków kadr narodowych. Wszyscy się skupiają na mistrzach świata, mistrzach olimpijskich, na mistrzach Europy, ale to jest regulacja prawna, od której zależą również sportowcy, którzy nie mają jak na razie, z naciskiem jak na razie, tak dużych sukcesów. Stypendia obejmują tych, którzy zdobywają miejsca od 1,6 lub od 1,8 na największych, w zależności od kategorii, od wagi, na największych imprezach sportowych w kategorii juniora, młodzieżowca, w kategorii seniora. I wynagradzani są od tego ludzie, od tej regulacji zależą ludzie, którzy osiągają 5., 6., 7., 8. miejsce, o których się mówi mniej, ale którzy w przyszłości mogą przynieść nam jeszcze wiele radości i którzy bardzo często, w zależności od tego, jakim wynagrodzeniem ich uhonorujemy, decydują o tym, czy pozostać przy sporcie, czy ze sportu odejść. Mamy zbyt często sytuacje takie, że młodzi zawodnicy, bardzo utalentowani, którzy wkładają ogrom pracy po to, żeby w przyszłości osiągać naprawdę największe sukcesy, rezygnują ze sportu, dlatego że nie są w stanie się utrzymać. Stąd ta inicjatywa. Ja podaję przykładów kilka zawsze w takiej chwili. Cieszę się, że jest z nami Adam Małysz. I przypomnę, panie Adamie, na pierwszych igrzyskach był pan na którym miejscu? 40. Chyba.
pierwsze igrzyska dla pana Adama Małysza jako bardzo młodego zawodnika były nieudane. I wtedy on tak naprawdę nie mógł liczyć na wsparcie z Ministerstwa Sportu. Gdyby wtedy, a wiemy, że był bardzo bliski podjęcia decyzji o odejściu ze sportu, zajęciu się czymś innym, po prostu nie mógł utrzymać rodziny, to nie cieszylibyśmy się tymi wszystkimi sukcesami, które później przeżywaliśmy. Nie przeżylibyśmy tej małyszomanii, którą przeżyliśmy. Bardzo często te pieniądze wtedy są inwestycją pod przyszłe sukcesy. Są pewną bazą, którą polski sport buduje po to, żeby w przyszłości osiągać największe sukcesy. Pan prezes Majewski, Tomasz Majewski, lekkoatleta, dwukrotny złoty medalista olimpijski, też na pierwszych igrzyskach nie szedł do finału. I wtedy traci finansowanie, wtedy, jeżeli nawet ma finansowanie, to ono jest na takim poziomie, które uniemożliwia mu bardzo często tym sportowcom pozostanie przy sporcie. Dlatego uznaliśmy, że nie kryje też, że okres przedolimpijski jest momentem, kiedy najłatwiej przekonać Sejm do przyjęcia takich regulacji. Te regulacje sprowadzają się po pierwsze do bardzo wyraźnej podwyżki stypendiów. One dzięki podwyżce również, tutaj chcę o tym uczciwie powiedzieć, którą przeprowadziła pani minister Dmowska w ostatnich dniach swojego urzędowania, kiedy skumulujemy podwyżkę tą, która będzie teraz po przyjęciu tej ustawy i podwyżkę, która miała miejsce w grudniu, te stypendia wzrosną w sumie ponad 40%, może nawet 50%, i to już będzie znacząca podwyżka. Ale co ważniejsze, ta ustawa wprowadza automatyczny mechanizm waloryzacji tych świadczeń. Będzie każdego roku wzrastać płaca minimalna, bo uzależniamy w tej ustawie świadczenie, wysokość świadczenia nie od stałej kwoty bazowej, którą się wpisuje, jak życie pokazuje, na 19 czy 20 lat do ustawy, tylko wpisujemy wysokość aktualnej kwoty wynagrodzenia minimalnego, co oznacza, że każdego roku świadczenia, stypendia dla naszych sportowców będą waloryzować się w sposób automatyczny, czyli będą rosnąć z każdym 1 stycznia, bez względu na to, czy zostaną podniesione dodatkowo, bo to też tego nie wyklucza, ale nawet jeżeli nie zostaną podniesione w jakimś roku, to one będą po prostu podnoszone w sposób automatyczny. Bardzo dziękuję wszystkim, dziękuję panu premierowi Tuskowi, wszystkim ministrom, którzy się przychylili, a dyskusje nie były łatwe w tej materii. Dziękuję parlamentarzystom, którzy wczoraj na Komisji Sportu, bez względu na różnice polityczne, poparli to rozwiązanie. Dziękuję związkom za wsparcie i mam nadzieję, że w tygodniu inauguracji Igrzysk Olimpijskich będziemy mogli powiedzieć naszym sportowcom: tak, macie świadczenia, które odpowiadają pracy, którą robicie. Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś jedzie na przykład Młodzieżowe Mistrzostwa Europy albo Młodzieżowe Mistrzostwa Świata i bardzo dumnie w biało-czerwonych barwach, z orzełkiem biało-czerwonym na piersi, zdobywa 4., 5. miejsce, to jemu też się należy pomoc. Jemu też się należy świadczenie godne. Świadczenie, które odpowiada takiemu poziomowi, które pozwala mu się utrzymać, pozwala mu mieć poczucie, że ktoś poważnie traktuje jego pracę. A to jest praca wieloletnia, praca całego sztabu ludzi. To jest praca rodziny, która całe swoje życie poświęca na to, żeby młody człowiek w sposób profesjonalny uprawiał sport. I chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, my nie dochodzimy jeszcze do tego poziomu, który był w roku 2005. Jeżeli popatrzymy na to, jak skumulowana inflacja, wzrost cen wpłynął na wysokości stypendiów. Rozpoczynamy pewną drogę i mam nadzieję, że to będzie droga szybka, roczna, może dwuletnia, która doprowadzi do takiej sytuacji, jaka była w roku 2005, do tej relacji między płacą minimalną a stypendium dla członków kadr narodowych. I pamiętajcie państwo, że mówimy o najwybitniejszych polskich sportowcach. O tych, którzy w biało-czerwonych barwach reprezentują nasz kraj na całym świecie. Bardzo uprzejmie dziękuję. Panie Otelio, proszę o zabranie głosu. Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki, o stypendiach i nagrodach dla członków kadry narodowej. A my, proszę państwa, wracamy do rozmowy z wicemarszałkiem Senatu Maciej Żywno, Polska 2050, w naszym studiu nadal. Panie marszałku, rozmawiamy o ustawie o użyciu broni na granicy, która będzie głosowana teraz w Senacie. Na razie jeszcze trwają prace w komisji, a właściwie w dwóch komisjach połączonych na ten temat. Czy Senat przyjmie tę ustawę w takim kształcie, w jakim ona trafiła z Sejmu? Część poprawek jest takimi o charakterze legislacyjnym, ale też integrującym z innymi przepisami. Sporo jest tych poprawek?
Kilkanaście poprawek jest, ale właśnie tym zadaniem jest praca w Senacie, żeby to, co przychodzi z Sejmu, z prac rządowych czy z projektów poselskich, przyjrzeć się pod kątem takich funkcjonalności tej ustawy. I to jest główne dla nas zadanie. Ale oczywiście jest również dyskusja nad samym przyjęciem ustawy, ponieważ, tak jak wspominałem chwilę wcześniej, ona budzi jednak część emocji i obaw pod kątem rozluźnienia używania broni. No tutaj trzeba jasno jeszcze raz podkreślać, że nie jest to użycie broni poza jakimikolwiek procedurami, czy też rozluźnienie w takim charakterze bez uzasadnienia. I te dwa światy w Senacie próbujemy w tym momencie połączyć. Ukuło się już takie powiedzenie, że to będzie licencja na strzelanie. No właśnie tak być nie może. Ja myślę, że niezależnie od dzisiejszej decyzji, ona wskazuje, że większość arytmetyczna przyjmie w Senacie ten projekt ustawy z poprawkami i zatem wróci do Sejmu. Natomiast musimy na pewno też pracować nad modelem monitorowania sytuacji. Stąd bardzo dobrze, że w całości ustawy i projektu jest mowa o kontroli parlamentarnej nad operacją sił zbrojnych w czasie pokoju. To jest bardzo ważny element, żeby w państwie demokratycznym mieć wpływ i kontrolę nad tym, co robi wojsko. Do Senatu wpłynęły dwie opinie od komisarza praw człowieka Rady Europy, jak już wspomnieliśmy wcześniej, ale także od profesora Marcina Wiącka, rzecznika praw obywatelskich. Czy wy te opinie będziecie brali pod uwagę? Oczywiście, to są bardzo istotne i ważne opinie. One wskazują na elementy i te obawy, które może nieść ze sobą ustawa. One również idą w kierunku właśnie, o którym wspomniałem, że jeżeli ustawa zostanie przyjęta, trzeba będzie bardzo mocno popracować nad monitorowaniem jej funkcjonowania, żeby jednak nie była taką przestrzenią, która rozluźni kwestię używania broni. Ja to podkreślam. To musi być ostateczność dla każdego żołnierza i funkcjonariusza. No tak, tylko że żołnierze na granicy polsko-białoruskiej nie mogą zostać bezbronni, prawda? Byli atakowani przez i są nadal pewnie atakowani przez jakąś grupę uchodźców albo podstawionych uchodźców, bo my nie wiemy, kto tak naprawdę polskich funkcjonariuszy atakuje, więc oni nie mogą się obawiać tego, że jak użyją broni, to trafią do prokuratury albo do więzienia. Tak, ale też trzeba zrobić wszystko, żeby z tej broni nie musieli korzystać, co oznacza i stąd właśnie dobry kierunek szkolenia również żołnierzy, którzy, przypomnę, są jako wsparcie dla Straży Granicznej. Są szkoleni również w zakresie umiejętności policyjnych funkcjonowania, a zatem też korzystania z innych narzędzi, w tym tarczy czy innych form, z jednej strony ochrony, ale też tych możliwości powstrzymywania przekraczania granicy. Właśnie tak, aby broń palna była ostatnim elementem, który musiałby być wykorzystany. Do tej pory to był jasny sygnał, że wojsko źle oprzyrządowane na granicy, bo to jest raczej właśnie charakter powinien być taki policyjny, mogłoby być bardziej skuteczne z wyposażeniem w urządzenia, które są bardziej charakterystyczne chociażby dla pilnowania meczów, tak, przez policję, bo to trochę ma taki charakter. Dobrze uzbrojone w hełm, w tarczę, w pałkę, potencjalny paralizator może więcej zrobić na granicy niż używając broni. I musimy w tym kierunku przede wszystkim iść. Ten kontrowersyjny zapis w tej ustawie dotyczy tego, że funkcjonariusz, który użyje broni w obronie granicy i tu jest cudzysłów, nawet z naruszeniem prawa, nie poniesie konsekwencji. I to jest chyba dla żołnierzy jakby najważniejszy zapis. To jest zapis, który wskazuje na tym, że państwo polskie stanie po stronie żołnierza, kiedy będzie bronił granicy. I to jest prawda, ale jednocześnie nie jest to zapis, który pozwala mu bezmyślnie strzelać. Musi być to jednak cała kwestia elementu jako ostateczności z wykorzystaniem wszystkich innych środków możliwych do wykorzystania. To oczywiście jest pokłosie tego, co wydarzyło się na początku czerwca, czyli zatrzymanie przez żandarmerię wojskową dwóch żołnierzy na granicy, którzy strzelali w kierunku uchodźców i granicy polsko-białoruskiej, prawda? No tak, ale też zaznaczmy i przypomnijmy. Oni także strzelali nad głowami swoich kolegów, więc to też jest taki element.
że żołnierze muszą być dobrze tam przygotowani i przeszkoleni. No, natomiast jak widać, no tutaj prawo zadziałało, tak? Żandarmeria i prokuratura wyjaśnia sprawę. Panie marszałku, kolejna ustawa, nad którą będzie Senat pracował, to ustawa o zmianach w prawie autorskim. To jest pokłosie po pierwsze tego, że musimy implementować unijną dyrektywę, której nie zrobiliśmy od kilku lat, a po drugie to są też poprawki, o które walczyło środowisko dziennikarskie. Tak, i to warto podkreślić, że przepisy unijne wchodziły w grę dyrektywa w 2013 roku, a zatem mamy spore opóźnienie w jej wdrażaniu. A my jesteśmy ostatnim krajem, który to będzie wprowadzał. Chyba przedostatnim, tak. Ale to nie, nie jednym z ostatnich na pewno. Tak, tak, tak. I to oznacza, że zdecydowanie trzeba to uzupełnić, przynajmniej w tym minimalnym wymiarze związanym z dyrektywą unijną. No tak, bo jak tego nie zrobimy, to czekają nas gigantyczne kary. No tak, 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 ale to też jest kwestia taka, że bardzo podoba mi się pomysł na jesień otwartego forum praw autorskich i postawienia kwestii praw autorskich w ogóle na nowo, tak żeby wszystkie środowiska zainteresowane mogły się tym zająć. Wydaje się, że teraz tym kompromisem jest przyjęcie zapisów zgodnych z dyrektywą, natomiast musimy się solidnie zająć prawem autorskim od początku. No tak, bo czasy się zmieniły, media się też zmieniają. Natomiast w tej ustawie chodzi o tak zwane big techy, czyli tych gigantów internetowych, którzy wykorzystują potencjał intelektualny autorów, a mówiąc najoględniej, za to po prostu nie płacą. I teraz chodzi o to, żeby ten mały wydawca mógł z tym gigantem w jakiś skuteczny sposób wejść w porozumienie. Tak, ale dlatego jako Polska 2050 chcemy również zaproponować, żeby to był element dla przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej w ramach tej prezydencji, żeby temat postawić również na miarę całej Unii Europejskiej, bo big techy są potężnymi instytucjami i tutaj to wsparcie unijne do tej rozmowy jest potrzebne. Ale też bym nie robił takiego szatańskiego obrazu z big techów, bo też warto powiedzieć w drugą stronę, że tutaj musimy zadbać o interes nas wszystkich jako odbiorców, obywateli, którzy jak otwierają tą przestrzeń, szczególnie internetową, i poszukują jakiejś informacji, to chcą przede wszystkim dostać szybko i rzetelnie dostęp, gdzie to mogą znaleźć. I te duże platformy, o których mówimy, bardzo często są właśnie skuteczne w tym, żeby obywatel dostał. I teraz na tej bazie trzeba to uregulować, żeby w obrębie praw autorskich było to po prostu uczciwe. Ale ja też byłbym daleki od tego, żeby państwo ingerowało w rynek i w domawianie się między wydawcami a big techami. No oczywiście oni są na tyle duzi i tutaj warto jest pomyśleć o formie wsparcia, ale sam osobiście uważam, że sama kwestia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta powinna jednak być regulowana tym, że musi zadbać o to, żeby tutaj nie było monopolu, a nie być częścią negocjatora w tym postępowaniu, bo to nie jest zadanie instytucji państwowej. Myślę, że dlatego przed nami jeszcze i tak długa droga jesienią, żeby całą kwestię praw autorskich ułożyć. Przyznam szczerze, że ilość, także jako senatorzy otrzymujemy różnych opinii, stanowisk od przeróżnych stron tego całego tematu, powoduje, że ten okrągły stół dotyczący praw autorskich jest obligatoryjny, żeby jesienią ułożyć od początku, bo są tak wykluczające się wzajemnie interesy, że tutaj trafić dobrze byłoby trudno, a musimy ułożyć prawo tak, żeby było czytelne, a jednocześnie nie przeregulować go. Znaczy nie da się uregulować wszystkich relacji na rynku, szczególnie rynków wolnych mediów, wolnej przestrzeni również informacyjnej. No tutaj też musi sam rynek odrobić mocno lekcje między sobą. No tak, na razie trafiła poprawka, jedna z poprawek do Senatu, to jest poprawka dotycząca mediatora i tym mediatorem w sytuacji braku porozumienia pomiędzy małym wydawcą a big techami będzie te spory rozstrzygać prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, więc zobaczymy, jak senatorowie w tej sprawie się zachowają. I jeszcze jedna ustawa, panie marszałku, przyjęta przez Sejm, nowelizacja kodeksu karnego. Chodzi o zmianę definicji gwałtu, jak senatorowie w tej sprawie się zachowają. Jestem przekonany, że w większości poprą ten projekt ustawy, wręcz możliwie, że bez poprawek.
Mamy sytuację, w której definicja gwałtu od kilkudziesięciu lat nie była zmieniana. Mamy sytuację, w której osoby poszkodowane, bo to zarówno kobiety, jak i mężczyźni, byli bardzo często jako ofiary pozbawione możliwości dochodzenia skutecznie swoich praw, a krótko mówiąc przestępcy chodzili swobodnie i mogli się wręcz śmiać, bo tutaj no, ciągle ten mityczne przekonywanie, że kobieta sama nie zachęcała do takiej, a nie innej sytuacji, jest kuriozalna i to czas zmienić i stanąć w obronie ofiar przemocy. I między innymi tym tematem zajmą się senatorowie na trzydniowym posiedzeniu Senatu. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, za wizytę w naszym studiu. Proszę dziękuję Państwa, bardzo. A my teraz przejdziemy do kolejnego tematu, gorącego w ostatnich tygodniach. Prokuratura Krajowa zaskarżyła decyzję Sądu Pierwszej Instancji o niezastosowaniu aresztu wobec Marcina Romanowskiego. Dokument trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie, a przed prokuraturą krajową jest Adam Kisiołek. Witaj, Adamie. Jakie argumenty prokuratorzy zawarli w zażaleniu i kiedy poznamy decyzję Sądu Drugiej Instancji? Jeżeli chodzi o tę argumentację, to głównie chodzi o analizę ekspercką, która jest zawarta w zażaleniu, które wczoraj złożyła Prokuratura Krajowa w kwestii niezastosowania aresztu tymczasowego dla Marcina Romanowskiego. Według tej analizy immunitet, którym jest chroniony Marcin Romanowski w ramach swojego członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, nie obejmuje zarzutów, które zostały przeciwko niemu sformułowane w ramach nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Natomiast trzeba zauważyć, że stoi to nadal w sprzeczności z stanowiskiem przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który w pismach zarówno do Marszałka Sejmu, jak i do Prokuratury Krajowej wskazuje na to, że Marcin Romanowski jest nadal chroniony immunitetem i z racji tego postępowanie przeciwko niemu powinno zostać zawieszone aż do czasu uchylenia immunitetu. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podczas wczorajszego briefingu podkreślał, że prokuratorzy, którzy formułowali wniosek o areszt tymczasowy dla Marcina Romanowskiego, nie popełnili błędu. Samo postanowienie sądu, jak Państwo pewnie się z tym zapoznali, z tym dokumentem, nie zawiera żadnej analizy prawnej. Zawiera wyłącznie odesłanie do treści pisma informacyjnego przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego. I treść tego postanowienia stanowi podstawę do zarzutów, które sformułował prokurator w zażaleniu. Są one związane z właśnie brakiem własnej analizy prawnej. Brak tej analizy prawnej jednak może niewiele zmienić, a znaczy w zasadzie obecność tej analizy prawnej, która w tej chwili została załączona do wniosku, do zażalenia, które złożyła prokuratura krajowa, może jednak niewiele zmienić, bo tak jak wspomniałem, dalej stoi ona w sprzeczności z postawą i z twierdzeniem przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. A przypomnijmy, że prokuratura rejonowa nie analizowała samych akt sprawy, ani także aktu oskarżenia, który został złożony. Natomiast swoją decyzję motywowała właśnie tymi sprzecznościami związanymi z immunitetem. Jak podejdzie do kwestii immunitetu sąd drugiej instancji, no na to będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Natomiast jeżeli chodzi o Marcina Romanowskiego, on również składa zażalenie, tym razem jednak na działania prokuratury, które uważa, że są po prostu polityczne. Nie chodzi tutaj o mnie, tylko o ochronę jednak standardów w państwie cywilizowanym. To nie był błąd, tylko celowe działanie nakierowane czy warunkowane faktem, że potrzeba było urządzić pewien polityczno-medialny spektakl w postaci wyprowadzania w kajdankach posła, mimo że była pełna świadomość po stronie decydentów i wykonawców, że mamy do czynienia z ochroną immunitetową i w związku z tym te zatrzymanie, pozbawienie wolności było całkowicie bezprawne, co zresztą potwierdził, bo nie miał innego wyjścia sąd pierwszej instancji. Jestem przekonany, że również sąd odwoławczy, ponieważ prokuratura odwołała się od tego postanowienia. Jeżeli chodzi o to, kiedy ta decyzja może zapaść ze strony sądu drugiej instancji, tutaj zgodnie z literą prawa w przypadku środków zapobiegawczych, jakimi jest areszt tymczasowy, sąd powinien orzec niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Z racji jednak na obszerną dokumentację oraz na powagę całej sprawy nie należy spodziewać się, że ta decyzja zapadnie dzisiaj.
To Adam Kisiołek sprzed prokuratury. Bardzo ci dziękuję, Adamie. Proszę państwa, w naszym katowickim studiu jest już mecenas Paweł Matyja. Witam, dzień dobry panie mecenasie. Może pan spróbuje rozwiązać ten iście gordyjski węzeł z immunitetem Marcina Romanowskiego, chociaż wiemy, że tam, gdzie dwóch prawników, to trzy opinie. To niestety prawda, a musimy pamiętać o tym, że domeną postępowania karnego jest to, że wszystkie wątpliwości będzie rozstrzygać się na rzecz osoby zainteresowanej, w tym przypadku pana Romanowskiego, więc rozbieżności w tych opiniach sądy powinny interpretować ostatecznie na jego korzyść. No, trzeba pamiętać o tym, że same opinie to tylko opinie, niezależnie od tego, czy robią je profesorowie na zlecenie prokuratury, czy mamy do czynienia z opinią przewodniczącego Zgromadzenia Rady Europy, to sądy powinny swoją wykładnię ograniczyć do przepisów, bo to jest punkt wyjścia, czyli w tym przypadku Statutu Rady Europy, Porozumienia Ogólnego i w uzasadnieniu postanowienia o takiej czy innej treści dokonać wykładni samych przepisów i wtedy nie byłoby zarzutów. Panie mecenasie, ale sprawa tego immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy budzi olbrzymie kontrowersje, bo Marcin Romanowski ma immunitet, miał immunitet polskiego parlamentarzysty i posiada immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Czy któryś z tych immunitetów jest nadrzędnym, czy nie w tej sprawie? Co do tego panuje spór. Mamy rozbieżne opinie zarówno co do zakresu samego immunitetu europejskiego, czyli tego wynikającego z członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, jak i tego, kiedy on obowiązuje, czy w ciągu całej sesji rocznej, czy tylko podczas posiedzeń. I tutaj mogę przedstawić oczywiście swoją opinię na ten temat, natomiast ona nie będzie zero-jedynkowym rozstrzygnięciem tego tematu. I to jest zasadniczy problem. Myślę, że nie powinno się też tracić z pola widzenia tego, że pełnomocnik pana Romanowskiego złożył zawiadomienie do prokuratury na działania prokuratorów. I z tej perspektywy patrząc, gdyby prokuratura nie wniosła zażalenia na niekorzystną dla siebie decyzję sądu, czyli de facto przyznała się, że sąd miał rację, no to prokuratorzy decyzyjni postawiliby samych siebie w dość niekorzystnym świetle z punktu widzenia tego zawiadomienia, które złożył pełnomocnik pana Romanowskiego. A co może teraz zrobić sąd z tym zażaleniem? No, powinien przede wszystkim wypowiedzieć się co do tego, czy istniały negatywne przesłanki do merytorycznego orzekania w sprawie, czyli czy rzeczywiście pana Romanowskiego chroni immunitet. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, no to wówczas nie ma innego wyjścia prokuratura, jak próbować złożyć wniosek o uchylenie tego immunitetu i dopiero wówczas podjąć kroki zmierzające do pociągnięcia pana Romanowskiego do odpowiedzialności karnej. Natomiast gdyby decyzja sądu była odmienna, czyli zmieniłby to zaskarżone postanowienie, no to mielibyśmy tak naprawdę pewną rewolucję w tym postępowaniu, na którą spoglądając z punktu widzenia obywatela, który obserwuje to całe zamieszanie dotyczące sprawy pana Romanowskiego, immunitetu z tym związanego, to rozbieżności takie orzecznicze, w którym dwa sądy wypowiadają się na ten sam temat w sposób tak skrajnie rozbieżny. W zasadzie mamy dwa bieguny. Jeden sąd powiedziałby, immunitet jest, drugi powiedziałby, że immunitetu nie ma. To chyba nie byłoby też korzystne rozwiązanie. Wydaje mi się, że należałoby odesłać tutaj sądy zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji do przepisów, nie koncentrowania się na samych opiniach, na listach, tylko zmusić sądy do tego, żeby dokonały autorskiej wykładni tych przepisów, bo ostatecznie to sąd decyduje, a nie prokuratura, nie jej eksperci, ani nie przewodniczący zgromadzenia. No właśnie, panie mecenasie, bo jeszcze wyjaśnijmy naszym widzom, bo to, że nie udało się Marcina Romanowskiego aresztować na przynajmniej 3 miesiące, jak chciała prokuratura, nie oznacza, że tych 11 zarzutów, które prokuratura chce mu przedstawić, zostały skasowane. Oczywiście nie. Postępowanie trwa, ono ma charakter rozwojowy. Prokuratura deklaruje, że nie wyklucza kolejnych prób zatrzymań innych osób, rozszerzenia gamy zarzutów, więc tutaj nie możemy mówić o tym, że taka decyzja
sądu, która na obecnym etapie uniemożliwia pociągnięcie pana Romanowskiego do odpowiedzialności, czy zastosowanie wobec niego aresztu blokuje, czy niweczy całe śledztwo. To byłoby oczywiście daleko idące nieporozumienie, taka optyka. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to przesłanka o charakterze istotnym, negatywna procesowa, ten immunitet. Ona ma charakter potencjalnie usuwalny, a więc może zostać usunięta, jeśli nie teraz, na mocy rozstrzygnięcia tej sprawy przez sąd, który mógłby dojść do wniosku, że tego immunitetu nie ma, nie chroni, to z całą pewnością w przyszłości na skutek zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie tego immunitetu i wtedy to postępowanie będzie dalej się toczyło, więc tutaj jeszcze decyzje co do tego, jakie finalnie będą zapadały rozstrzygnięcia w ramach tego postępowania karnego, a ile ono potrwa, kiedy trafi do sądu i czy w ogóle, to jest melodia przyszłości, myślę, bardzo dalekiej. Panie mecenasie, chcielibyśmy teraz przejść do trochę innego tematu. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie czeka na wyniki badań DNA zwłok mężczyzny odnalezionych w Dąbrowie Zielonej. Do rozmowy z panem mecenasem wrócimy za chwilę. Prokuratura podejrzewa, że to poszukiwane za potrójne morderstwo Jacek Jaworek. W Dąbrowie Leśnej jest Jacqueline Kufel. Witaj. Powiedz, co na ten moment wiadomo na pewno w sprawie i kiedy poznamy wyniki badań DNA? Dzień dobry. Te wyniki mają zostać podane najprawdopodobniej jutro. Jeśli nie jutro, no to na pewno do końca tygodnia. Wczoraj została przeprowadzona sekcja zwłok i śledczy potwierdzili, że przyczyną śmierci tego znalezionego mężczyzny była rana postrzałowa głowy. Nie uwidoczniły się inne rany na ciele tego mężczyzny. Przypomnę, że ciało tego mężczyzny w średnim wieku zostało znalezione tutaj na terenie Dąbrowy Zielonej w piątek w godzinach porannych przez przypadkowych przechodniów. Znaczy były to służby, które porządkowały po prostu ten teren i natrafiły na to ciało. To teren właściwie w centrum tej miejscowości. Za moimi plecami, jak Państwo widzą, boisko piłkarskie, które należy do lokalnego klubu piłkarskiego. Obok szkoła, przedszkole, kościół. Więc to miejsce, które każdego dnia jest odwiedzane przez okolicznych mieszkańców. Oni są pewni, mówią, że niemal na 100% osoba, której ciało zostało tutaj znalezione, to Jacek Jaworek. A dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze fotografia, która wyciekła do sieci, która przedstawia denata, ten denat jest łudząco podobny do poszukiwanego od 3 lat Jacka Jaworka. Oprócz tego nieoficjalna informacja jest taka, że ciało tutaj, które znaleziono, na jego plecach widniała blizna, takie znamie, a przypomnę tylko, że 3 lata temu, kiedy to rozpoczęły się poszukiwania Jacka Jaworka, służby informowały, że taką dużą bliznę Jacek Jaworek na prawej łopatce posiada i ta blizna jest na tyle duża, że jest nawet widoczna przez koszulkę. Oprócz tego na okolicznym cmentarzu zlokalizowanym właśnie tutaj w Dąbrowie Zielonej na grobie rodziny Jaworka miał pojawić się w ostatnich dniach nowy znicz. Wiemy, że psy podjęły trop, kiedy pojawili się w tym miejscu okoliczni mieszkańcy. Zostali oni poproszeni przez służby, żeby stamtąd jak najszybciej odeszli, ponieważ zacierają ślady. Jest to również taka data symboliczna, bo przypomnę, że Jacek Jaworek dokonał tej makabrycznej zbrodni pomiędzy 9 a 10 lipca, a 20 lipca, kilka dni później, rodzina Jaworka została pochowana na cmentarzu właśnie w Dąbrowie Zielonej, około 5 km od Borowców. Z Dąbrowy Zielonej pod Częstochową. Jacqueline Kufel, bardzo Ci dziękuję za tę relację, a my wracamy do rozmowy z mecenasem Pawłem Matyją. W naszym katowickim studiu jest pan mecenas. Panie mecenasie, czy policja popełniła błędy w poszukiwaniu, w tym początkowej części poszukiwań Jacka Jaworka? No, pierwsze godziny z całą pewnością były kluczowe. Jeżeli nie udało się pojmać sprawcy, czyli podejrzewanego Jacka Jaworka o to potrójne zabójstwo w pierwszych godzinach po zgłoszeniu tego czynu, to potem te szanse oczywiście malały. Natomiast pamiętajmy o tym, że do skutecznego ukrywania się, które nie jest wcale takie proste, potrzebne są przeważnie dość duże środki. Zwłaszcza, żeby się ukrywać przez 3 lata, będąc osobą, co by nie mówić, jednak w Polsce bardzo rozpoczynającą
rozpoznawalną, bo media wizerunek pana Jacka Jaworka rozpowszechniły bardzo. Można by chyba założyć nawet tezę, że jest on osobą dla niektórych obywateli naszego kraju być może bardziej rozpoznawalną niż Joe Biden, tak mówiąc już zupełnie ironicznie. Więc trudno założyć, że ktoś taki, kto no przynajmniej nie wiemy, żeby był osobą bardzo majętną, mógłby się skutecznie ukrywać w dodatku przez 3 lata. I tutaj, jeśli spojrzymy na tą historię z perspektywy takiej, że być może on przez 3 lata przebywał w miejscowości, w której doszło do zbrodni, gdzieś niedaleko miejsca zdarzenia, no to musielibyśmy zgodzić się, że to jest porażka polskiej policji, bo należałoby postawić pytanie, to jak był poszukiwany, jeżeli ukrywał się dokładnie w tej miejscowości. Jeżeli z kolei spojrzymy na to inaczej i uzmysłowimy sobie, że mógł wyjechać, opuścić granicę kraju, a potem wrócić, no to też wygląda to fatalnie, bo jak osoba poszukiwana czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, listem gończym, mogłaby bezkarnie w zasadzie opuszczać granicę tego kraju i poruszać się zupełnie niezauważona. Trzeba sobie uzmysłowić i to, że w historii polskich organów ścigania, chyba w ostatniej dekadzie, czy w ogóle w ostatnich latach, niewiele było tak ważnych i chyba honorowych z punktu widzenia policji postępowań jak to, by sprawcę tak makabrycznej zbrodni, domniemanego sprawcę oczywiście, pojmać. Więc tutaj okoliczności dotyczące ujawnienia zwłok tego mężczyzny, gdzie czekamy wciąż, z tego co czytałem dziś w sieci, na oficjalne potwierdzenie, że są to zwłoki Jacka Jaworka. Też te okoliczności, które przeczytałem w mediach, trochę mnie zdumiały. Mianowicie udało mi się dotrzeć do informacji, że tam gdzieś zabrakło monitoringu, czy nie ma monitoringu, który obejmowałby miejsce znalezienia zwłok tego mężczyzny. I była tam wypowiedź jednego z mieszkańców okolicy, że w zasadzie znowu jakaś historia niezrozumiała, że najważniejsze de facto wydarzenie w całej wsi nie zostało przez ten monitoring nagrane. Kolejna zagadka, czy jest to rzeczywiście samobójstwo, czy ktoś mógł się do śmierci tego mężczyzny, który zakładamy, a policja z tego błędu nie wyprowadza i organy ścigania na razie też nie, że jest to Jacek Jaworek, czy rzeczywiście było to samobójstwo, czy ktoś mógł w tej śmierci pomóc. Na te pytania policja musi znaleźć odpowiedź. Szereg pytań, na które policja rzeczywiście będzie musiała znaleźć odpowiedź. Panie mecenasie, ale powiedział pan domniemany zabójca. Człowiek jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy. To hasło, które przyświeca Fundacji Dowód Niewinności. To fundacja, którą właśnie pan założył i powstała, żeby zapobiegać niesłusznie skazanym. Sporo jest niesłusznie skazanych w polskich więzieniach? To zależy, gdzie skierujemy to zapytanie. Gdybyśmy zapytali osadzonych, to pewnie usłyszelibyśmy, że wszyscy są tam niewinni. To oczywiście byłoby znaczne uproszczenie. Statystyk dotyczących skazań, które mogłyby być niesłuszne, też nie ma, więc nie da się w sposób kategoryczny na to pytanie odpowiedzieć. Niemniej fundacja, która powstała z inicjatywy mojej i moich współpracowników, Grzegorza Głuszaka i Remigiusza Korejwo, jeden z nich jest dziennikarzem śledczym, drugi byłym funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego, obaj związani byli ze sprawą Tomasza Komendy, obserwowaliśmy wymiar sprawiedliwości z różnych perspektyw. Dziennikarz obiektywnie i niezależnie, ja jako obrońca z natury krytycznie nastawiony do działań organów ścigania i człowiek, który dowody dla prokuratury gromadził, zbierał, żeby ta mogła oskarżać. Z różnych perspektyw ten sam wniosek. System nie działa, popełnia błędy, a Tomasz Komenda, którego rodzinę również reprezentuje, nie jest jedynym przykładem niesłusznego skazania. Listów, które otrzymujemy do fundacji każdego miesiąca, jest bardzo dużo. Dziś mogę chyba mówić o setkach zgłoszeń, zarówno z samych zakładów karnych, to zgłoszenia listowne, jak i mailowe od rodzin osób osadzonych, ale pomagamy też zanim dojdzie do niesłusznego skazania, czyli w toku procesu, kiedy mówimy o oczywiście niesłusznych naszym zdaniem oskarżeniach i z takimi przykładami też się mierzymy. Historii, które budzą co najmniej zdumienie, bo chyba tak należałoby to określić, w ciągu relatywnie niedługiego okresu od powstania fundacji odnotowaliśmy już bardzo dużo. To historie
ludzi, którzy zostali skazani jak dorośli za czyny, które popełnili jako dzieci i nie podlegali w ogóle pod ustawę karną. To historie ludzi, którzy odbywają kary więzienia, pomimo tego, że inna osoba przyznała się do popełnienia tej samej zbrodni, odsiedziała swój wyrok, wyszła, stwierdziła, że zrobiła to sama, a człowiek, który nadal odbywa karę, usiłuje uświadomić sądom, że dwie osoby zostały skazane za dokładnie tą samą zbrodnię, z czego jedna już wyszła, twierdząc, że zbrodnię popełniła sama. Panie mecenasie, najbardziej chyba wyrazistym przykładem takiej sądowej pomyłki jest sprawa Tomasza Komendy, o której pan już wspomniał. Bardzo dziękuję. Paweł Matyja, adwokat z naszego katowickiego studia, był gościem programu Przed Południem. Proszę państwa, a my zmieniamy temat i przenosimy się za ocean. Kampania wyborcza Kamali Harris rozpoczęta. Kandydatka demokratów nie tylko podziękowała Joe Bidenowi i mówiła o dostępie do legalnej aborcji. Wtorkowy, czyli wczorajszy wiec, wyraźnie adresowała do młodszych wyborców, zaznaczając, że jest partią przyszłości i rozwoju. A w naszym studiu już kolejny gość, profesor Radosław Markowski, politolog, Uniwersytet SWPS. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, Stany Zjednoczone, co muszą zrobić teraz demokraci, żeby Kamala Harris zdobyła ich serce? Ten pakiet jest bardzo szeroki. Przede wszystkim, jak wiemy, amerykańskie wybory koncentrują się, nie jest to wynik głosowania powszechnego, tylko wygrywa się w Stanach i to Electoral College wybiera prezydenta. W związku z tym mamy, w tej chwili szacunek jest taki, że jest takich 6 swing states od Pensylwanii i Michigan i Wisconsin, gdzie wczoraj Kamala Harris pojechała, przez Nevadę, Arizonę, po bardzo ważny też stan, bo tam jest 16 chyba w tych, którym jest Georgia. No więc ona musi się skoncentrować przede wszystkim na tych stanach, gdzie wynik może być decydujący. Poza Nevadą wszystkie te stany są bardzo liczne, tam jest dużo elektorów. Wygląda na to, że ona ma duże szanse właśnie w tych stanach, dlatego że na przykład taka Georgia jest najbardziej, 33% ludności Georgii to są Afroamerykanie. Ona na pewno ma lepsze notowania wśród Afroamerykanów niż Joe Biden, pomimo tego, że on też miał dobre i pomimo tego, że Georgia właśnie była tym stanem, który w 2020 roku pomógł Bidenowi wygrać. No a z kolei druga część, jak na przykład Nevada i Arizona, Arizona też liczny stan, tam z kolei Latynosi. Michigan jest największa ludność arabsko, pochodzenia arabskiego. W związku z tym, no to jest taki priorytet. Natomiast druga, jaki ma być ten główny przekaz, to jest bardzo ważne. Ona wczoraj miała to wystąpienie, krótkie, treściwe, gdzie zarysowała pierwsza taka opozycja, dosyć sensowna wydaje mi się, ten główny message był taki. Ja jestem prokuratorem, który ścigał zbrodniarzy, a przestępców różnych i tu wymieniła paręnaście kategorii mówiąc i ten po drugiej stronie dokładnie spełnia wszystkie definicyjne kryteria tego, kogo ja całe życie ścigałam. Druga uwaga była, my jesteśmy przyszłością, Republikanie i Trump jest przeszłością. Bardzo ważna rzecz i takie zobowiązanie, może trochę ponadnormatywne, ale na pewno do starych elektoratów Sandersa i innych jest, my będziemy wspierać związki zawodowe, my będziemy wspierać ludzi pracy przeciwko kapitałowi, my będziemy wspierać to, co Trump rozwala, klasę średnią. I teraz jest cała wielka narracja, którą można się posłużyć. Mianowicie, wie pan, w Stanach Zjednoczonych, poza tymi drobnymi rzeczami, których komentatorzy, ja może o dwóch powiem, ale zacznę od jednej. Mianowicie, my widzimy od pewnego czasu
w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, tam gdzie ten sfinansjalizowany kapitalizm po prostu nałożył kaganiec na demokratyczne procedury, że ci multibilionerzy technokratyczni, ci od mediów i od innych, im już nie wystarcza rabować swoją ludność i robić te kokosy multimiliardowe, im oni chcą władzy. Ci technobilionerzy skupieni czy to wokół Muska i ten jest w miarę jeszcze umiarkowany, czy wokół takiego, który się nazywa Thiel i ma takiego guru pod tytułem Curtis Yarvin, to są ludzie, którzy mówią rzeczy podobne do tego, co znajdujemy w Mein Kampf. Mianowicie, że istnieją jakieś nieproduktywni ludzie, którym trzeba zapewnić pewnego rodzaju bytowanie odosobnione, które byłoby dla nich jak gdyby spożytkiem, ale które by nie przeszkadzały efektywnemu procesowi, w domyśle ich dalszemu bogaceniu się. Ten wybrany problem, jaki ma na szczęście teraz Trump z tym, którego sobie wybrał na wiceprezydenta, ten Vance, to jest taki uczeń pilny tych autokratów, technokratów. I teraz jest problem, bo w przypadku Bidena po drugiej stronie Vance miał mobilizować tych, co myślą o tym let's make America great again, a więc do tego takiego radykalnego elektoratu Trumpa. A w tej chwili wygląda na to, że walka powinna się toczyć i to jest ta wściekłość Trumpa i jego ekipy. Nie dlatego, że się zmieniło, tylko że się w ogóle cała koncepcja zmieniła. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby w tej chwili Trump zrezygnował z Vance'a na rzecz kogoś bardziej umiarkowanego, co by pozwoliło mu zyskiwać te głosy centrum. No i Kamala Harris jeszcze bardzo wyraźnie powiedziała, że walka z przemocą i z tą bronią i z tym największym problemem, który... Więc krótko mówiąc, oczywiście ona też mówi, wierzymy w wolność reprodukcyjną, jest wyraźnie po stronie kobiet walczących o prawa. W ostatnich latach, jak pan redaktor doskonale wie, w wielu stanach południa, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, konserwatyści zdołali wrócić do pewnych restrykcyjnych, na przykład w Arizonie, restrykcyjnych rozwiązań aborcyjnych. Więc to wszystko... Ale ona zadała takie wielkie pytanie. To są wybory o tym, w jakim kraju chcemy żyć. I tak naprawdę, jak ja bym był jej doradcą, a nie jestem, to bym docisnął, czy chcemy w ogóle żyć w demokratycznym kraju, który spełnia kryteria ojców założycieli tej konstytucji. Panie profesorze, to posłuchajmy, co Kamala Harris powiedziała na tym wtorkowym wiecu przez chwilę. Ta kampania dotyczy także dwóch różnych wizji naszego narodu. Jedni skupiają się na przyszłości, drudzy na przeszłości. My wierzymy w przyszłość, w której każdy będzie miał szansę nie tylko przetrwać, ale także rozwijać się i pójść do przodu. To była Kamala Harris z wczorajszego wiecu. Panie profesorze, czarnoskóry prezydent już był, więc Amerykanie są otwarci na kolejne kroki, ale czy są gotowi powierzyć najważniejsze stanowisko w Stanach Zjednoczonych kobiecie? No, zapewne są, bo przecież przypomnijmy, że w 2016 roku prawie o 3 miliony głosów więcej zyskała Hillary Clinton od Donalda Trumpa, tylko właśnie to, że są to wybory zapośredniczone przez Electoral College, wygrał Donald Trump, więc... Hillary Clinton była mocno zaangażowana w politykę. Kamala Harris była przez ostatnie lata w cieniu Joe Bidena. Proszę pana, to jest właśnie jeden z tych mitów. Wie pan, kiedy się czyta tych American Pundits, czy tych dziennikarzy, którzy żyją trochę w takim własnym sosie, to oni mówią jedno. A jak się sięgnie do czegoś, co Amerykanie mają znakomity zasób, American National Election Study, takie coś, co w Ann Arbor od 1952 roku jest, to tam obraz jest trochę inny. Na przykład, jeśli chodzi o Kamalę Harris, to moi koledzy po fachu w Ameryce mówią, ona jest znacznie lepsza niż stereotyp. Mówią, że wcale ta kampania 20 roku nie była zła z jej strony. Po prostu wtedy wymogiem było to, żeby naprzeciwko Trumpa, strukturalnym wymogiem, stanął biały mężczyzna, który miałby walczyć z tym zagrożeniem. I tam nikt nie miał szansy wygrać z Bidenem, pomimo początkowych jego kłopotów. Teraz Kamala Harris, co jest pewnym problemem? Mianowicie to, że
W ogóle funkcja wiceprezydentów w Stanach Zjednoczonych może, przepraszam, umoczyć każdego. Niech mi wolno będzie podać przykład. W 1965 roku Hubert Humphrey został wiceprezydentem. Dzisiaj się ocenia najlepszy senator w historii Stanów Zjednoczonych. I on po prostu zniknął na tej roli, bo ta rola to jest instytucjonalnie dziwna funkcja, która polega na tym, że jest się tam niby i się tak właściwie czeka, że może coś temu prezydentowi się stanie, to tak trochę żartem. Ale druga rzecz jest taka, że posyła się tego wiceprezydenta wszędzie tam, gdzie są problemy takie nierozwiązywalne, żeby zdjąć odium krytycyzmu z prezydenta. Prezydent, a wszystko, co wiceprezydent mu załatwi, idzie na konto prezydenta. W związku z tym, PR-owiec to jest w ogóle tak. Prawda? Marginalny, ma cicho siedzieć, ma robić pewną brudną robotę. Jak coś wyjdzie z tej brudnej roboty, to jest na konto prezydenta. Jak się coś, a jak prezydent coś nawali, to pokazuje na wiceprezydenta, że on coś tam nie dopilnował. Prawda? Więc sama Kamala Harris dopiero teraz odżyje, dopiero teraz pokaże, co potrafi. Rozwinie swoje skrzydła? Ona ma ten swój zawodowy wizerunek jako prokuratora w tej Kalifornii i tak dalej, bardzo dobry. Miała też bardzo niektóre dobre wystąpienia. Ma też oczywiście taką rzeczywistą chyba trochę porażkę z tą granicą i z tym, że nie załatwiła tej sprawy. Ale generalnie rzecz biorąc, jak się słucha właśnie naukowców, co mają do powiedzenia, to oni są bardziej optymistyczni niż większość dziennikarzy. I z tym optymizmem zostawiamy ten temat. Kamala Harris rozpoczęła swoją kampanię. Zobaczymy, czy będzie kandydatką demokratów na prezydenta. Profesor Radosław Markowski, politolog Uniwersytet SWPS, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. To był program Przed Południem. Bardzo Państwu dziękuję. Miłego, słonecznego dnia. Do zobaczenia.